Co daje szeroki rant techniczny w basenie? Rant techniczny jest dodatkowym usztywnieniem i zabezpieczeniem konstrukcji basenu. Wzmacnia nieckę i ma szczególne znaczenie podczas załadunku, transportu i rozładunku, czyli wtedy, gdy basen jest najbardziej narażony na uszkodzenia. Rant techniczny nie jest natomiast częścią basenu już po osadzeniu niecki w wykopie. Może zostać w całości odcięty, a najlepiej przykryty elementem plaży basenowej, np. kamieniem brzegowym. Nie jest też on objęty gwarancją, a rysy i odpryski powstałe na nim podczas transportu, rozładunku lub montażu basenu nie mogą być podstawą reklamacji, gdyż właśnie po to jest rant, aby ewentualne niewielkie uszkodzenia mogące wtedy powstać skupiły się na rancie, a nie na ścianach basenu. Czy baseny naszej produkcji są hartowane? Hartowanie to proces utwardzania materiału. Nie stosuje się go jednak do produktów z włókna szklanego i żywicy. Nasze baseny nie są utwardzane metodą hartowania, dzięki czemu materiał jest bardziej sprężysty i odporny na pęknięcia. Dlaczego ściany w naszych basenach nie są ustawione względem podłogi pod kątem 90 stopni? Ściany naszych basenów są ustawione pod skosem, ponieważ chroni to basen przed uszkodzeniem przez lód powstający wskutek zamarzania wody w zimie. Jeśli ściany basenu są skośne, to lód wypierany jest do góry, dzięki czemu nie uszkadza w żaden sposób ścian niecki. Czy rant techniczny powinien być zabudowany? Tak, przede wszystkim ze względów estetycznych i bezpieczeństwa. Zasłonięcie rantu technicznego nie tylko podkreśli piękno basenu, ale również stanowi zabezpieczenie przed niefortunnym potknięciem czy poślizgnięciem się na mokrym rancie. Ponadto odkryty rant techniczny jest wystawiony na opady kwaśnych deszczów, co może powodować przebarwienia lub plamy na jego powierzchni. Jaką wysokość ma rant techniczny? Nasze baseny są wytwarzane ręcznie, dlatego wysokość rantu technicznego może się wahać od 3 do 7 cm. Nie jest to jednak istotne przy wykonaniu właściwej zabudowy niecki basenowej. Jeśli chcesz, aby plaża basenowa wchodziła pod rant techniczny, powinieneś mieć to na uwadze podczas wykonania wykopu, tak aby miał odpowiednią głębokość. Jeśli rant będzie zbyt wysoki, to można go obciąć. Rant techniczny, jak sama jego nazwa wskazuje, jest potrzebny na etapie transportu i montażu basenu. Nie stanowi on elementu ozdobnego niecki basenowej i zalecamy jego przykrycie.